Cześć, nazywam się Karol Bocian i dzisiaj opowiem Ci o Cypressie. Cypress jest to framework do testowania. Wiesz, w wytwarzaniu oprogramowania oprócz samego jego produkowania warto też je czasem przetestować i uważam, że nie jest najlepszym pomysłem, aby testowanie zostawić klientom. Dlatego chciałem zapoznać się trochę lepiej z frameworkami, które służą do testowania automatycznego. Cóż, leniwym programistą, który woli sobie zaprogramować takie rzeczy, zrobić raz, żeby później odpalały się wielokrotnie. Cypress jest to framework do testowania end-to-end, czyli takiego, że mamy już gotowe oprogramowanie, połączone ze wszystkimi zewnętrznymi zasobami i je po prostu testujemy. Tutaj jest strona Cypress i możemy też przeczytać, że Cypress służy do testowania oprogramowania, które jest w przeglądarce. Jest dosyć proste do użycia. To, co jest ciekawe, można zobaczyć, że Cypress rozróżnia się na Test Runner i Cypress Dashboard. Test Runner jest bezpłatny. Jak sobie przejdziesz tutaj w zakładkę, później Pricing, to zobaczysz, że tu mamy darmowy plan, ale on dotyczy dashboarda. Dashboard to takie miejsce, gdzie wyświetlasz różne wyniki testów, ale jeśli chcesz samemu odpalać testy na swoich pipeline'ach, na swoim komputerze, obserwować za pomocą prostszego sposobu wyniki tych testów, w ogóle ten dashboard nie jest Ci potrzebny. A co to zmienia? A zmienia to właśnie, że Cypress Test Runner jest całkowicie darmowy i open source'owy, więc możesz go sobie używać dowoli, do czegokolwiek chcesz. Natomiast, żeby używać Cypress Dashboarda, on jest darmowy już tylko dla użytku niekomercyjnego i open source oraz publicznych projektów. Jeśli chcesz na tym zarabiać, na swoim oprogramowaniu oraz testować za pomocą Cypressa, musisz zostać tylko na tym test runnerze albo użyć Cypress Dashboarda, ale wtedy będziesz musiał zapłacić. Zobaczmy jeszcze, jak działa Cypress. Jego twórcy przygotowali kilka przykładów. Znajdziesz je tutaj na stronie z Features. Więc wejdźmy sobie ustawianie testów. Ja otworzyłem te wszystkie filmiki, gify w oddzielnych zakładkach, więc możemy się temu przyjrzeć trochę lepiej. To jest pierwszy punkt, czyli instalowanie Cypressa. Instaluje się go za pomocą NPM-a. Później w następnym filmiku pokażę Ci, jak ja instaluję go u siebie. Instalacja jest dosyć szybka i łatwa. Następnie wchodzimy do katalogu roboczego i odpalamy Cypress Runnera. Tutaj ktoś ma już przykładowe testy, właśnie je odpalił. Tak wygląda testowanie. Następny filmik, pisanie testu. Testy są opisane w JavaScriptie. Powtarzalna składnia do znalezienia w dokumentacji Cypressa, jak wszystko zrobić i znaleźć. Można po prostu po elementach HTML obsługiwać tutaj, jak normalnie, JavaScriptem i odpalanie testu. Tutaj punkt po punkcie, krok po kroku można sobie zobaczyć, jak wygląda stan naszej aplikacji. Widać tutaj myszką, ktoś przechodzi po kolejnych krokach i widzi, co się zmienia na ekranie. Kolejny filmik, odpalanie testów. Zobaczcie, jak one szybko lecą. Widać wszystko. Tak naprawdę Cypress jest w stanie jeszcze później zrobić screenshoty tego wszystkiego. Jak na przykład test się nie uda, ale też możemy sami powiedzieć, zrób co chwilę screenshoty, a nawet jeszcze więcej. On może nagrać wideo i później możemy z takiego testu obejrzeć sobie, jak wyglądało klikanie po naszej aplikacji krok po kroku, co gdzie się zepsuło, co gdzie działało. I jeszcze jeden filmik, dosyć ciekawy i bardzo przydatny, bo to jest debugowanie. Tutaj nasz test, zobaczcie, nie udał się, coś się nie zmieniło. Widać co, na którym kroku, więc osoba poprawiła, co się nie zmieniło. Tam dokładnie nie zawierał napis przy słowa yes i ona to poprawiła. Teraz już zobaczcie, testy są zielone. Może sobie też odpalić w, chyba to jest Chrome, więc w Chromie tutaj narzędzie do podglądania, jaka jest zawartość HTML-a. W sumie to tyle z mojej strony. W następnym filmiku pokażę Ci, jak ja u siebie instaluję takiego Cypressa. Hej!